Hej, 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 a dzisiaj chciałam powiedzieć Wam o książce, którą czytam i która skłoniła mnie do pewnych przemyśleń na temat działań w sieci i do tego najważniejszego wniosku. Tutaj nigdy nie można osiąść na laurach, stale trzeba się rozwijać. I ta książka to Jean-Baptiste Rudel, założyciel Criteo, to jest taki francuski startup, który stał się amerykańskim jednorożcem o takim bardzo znaczącym tytule. Powiedziano mi, że to jest niemożliwe. Co po francusku brzmi on m'avait dit que c'était impossible. Tu we Francji to jest znana historia. Criteo to jest taka firma zajmująca się tak zwaną publicité cible, czyli reklamą dobrze skierowaną do odpowiedniej grupy docelowej i to w taki sposób, żeby trafiała do odpowiedniego człowieka w odpowiednim momencie, wtedy kiedy jest u progu podjęcia decyzji zakupowej. I tutaj kluczem jest właśnie algorytm, potężny algorytm, w który zainwestowano jednak grube miliony, bo po pierwsze to jest firma, która wystartowała we Francji. I w ogóle Jean-Baptiste Rudel, czyli twórca tej właśnie firmy Criteo, wystartował samotnie. No i później zupełnie przypadkowo przekabacił swoją konkurencję, czy dobrał sobie współpracowników spośród swojej konkurencji. To jest w ogóle fajna historia, bo w takim inkubatorze startupów po prostu pokazano mu, że zobacz, o tam w kącie tych dwóch młodych ludzi pracuje nad tą samą rzeczą, co ty. Wtedy naturalną reakcją chyba prawie każdego jest schować swój projekt, obserwować kątem oka tych dwóch młodych ludzi, którzy są konkurencją, zamiast wyjść do nich i zaproponować współpracę. Ale tutaj okazało się, że w trójkę stanowią profile bardzo uzupełniające się, complémentaire. I to jest właśnie siłą, i to było tą wyjściową siłą tego startupu. Jean-Baptiste Rudel to był ktoś, kto miał już doświadczenie w biznesie, natomiast dwóch młodych geeków, które startowało, miało bardzo dobre zaplecze technologiczne, jakby połączenie kompetencji, dwóch różnych kompetencji. Z jednej strony kompetencje biznesowe i technologiczne. I jakby oparcie się na konkurencję i nie traktowanie tego jako konkurencja, tylko wiedząc, że w tak konkurencyjnym, galopująco zmieniającym się internecie trzeba często połączyć siły, ale oczywiście nawet po połączeniu sił to nie było tak różowo i bezproblemowo. Momenty zwątpienia były zmiany kursu, czyli tak zwane pivoty. W ogóle wyjściowo to miał być taki algorytm, który miał pomagać miłośnikom kina w doborze filmów, kolejnych filmów, które chcieliby zobaczyć. Później jakby nastąpił po drodze kolejny pivot i Criteo poszło w kierunku właśnie takiego narzędzia, widżetu dla blogerów po to, by pomagać im skonfigurować tak stronę, żeby podsuwało czytelnikom treści jak najbardziej wpadające w ich zainteresowania. I to był taki pomysł, który jakby coś zaczęło się dziać, ale okazało się, że do tego nie można wymyśleć modelu ekonomicznego, który byłby opłacalny. Tutaj w ogóle jest taka fajna historia, anegdotka, bo kiedy rozdano ten algorytm jako takie narzędzie blogerom po to, żeby skonfigurowali odpowiednio swoje strony, to przełożyło się na zainteresowanie marką Criteo i algorytmem Criteo i na ruch na stronie. Ten ruch na stronie rósł, co było odbierane przez inwestorów jako dobry sygnał. No tyle, że jeżeli chodzi o finanse, po stronie przychodów miesiąc w miesiąc widniało niewzruszone zero. Aż w pewnym miesiącu po stronie właśnie przychodów wyskoczyła cyfra 3. No i tutaj podczas zgromadzenia zarządu jeden z inwestorów już zaczyna się napalać, no jest, jest, to zaczyna się odbijać od dna, jest coś, dobry sygnał. I pyta się twórcy właśnie Criteo, Jean-Baptiste Rudel, no ale to 3, co to oznacza? 3000 euro, może 30 tysięcy euro? No ale niestety to były takie symboliczne 3 euro, które wyciśnięto ze startupu, w który już w międzyczasie wpompowano miliony euro, a nim wreszcie zaczął przynosić miliony. Ta historia dobrze się kończy, kończy się nawet podbojem rynku amerykańskiego i wejściem na amerykańską giełdę. Znowu z tym podbojem rynku amerykańskiego przez francuski startup technologiczny, co w Stanach brzmi co najmniej anegdotycznie, z tym też wiąże się długa historia. Pomysł sam w sobie dobry, bo jeżeli chcieć przebić się ze swoją technologią, to oczywiście trzeba być w Stanach, w Palo Alto. Wykonanie po drodze też napotkało wiele przeszkód, trudności. Bo po pierwsze, francuski startup technologiczny w Stanach, no to nie brzmi niestety wystarczająco przekonywująco, by przyciągnąć talenty. A talenty są niezbędne, żeby po prostu ten startup mógł się rozwijać. Teraz Jean-Baptiste Rudel, czyli twórca Criteo, który po prostu przybywa do Stanów już z takim
przynoszącym zyski we Francji startupem i teraz chce rozwinąć się na rynek, rozszerzyć swoją działalność na rynek amerykański. No i pierwsze, co musi zrobić, to przemalować swój francuski startup na startup amerykański, czyli zadeklarować, że ma headquarter, czyli siedzibę w Palo Alto. Ale z drugiej strony to amerykańskie wyzwanie i podjęcie go jest właściwie nieodzowne, bo w galopująco zmieniającym się internecie po prostu trzeba cały czas się rozwijać. I tu jakby wracam do tej pierwszej lekcji, bo jednak to jest firma, której się udało, ale która cały czas inwestuje, wpompowuje grube fundusze w rozwój swojego algorytmu, w szare komórki, tak zwaną matière grise. A z drugiej strony tutaj uderzyło mnie jakby takie porównanie, bo kiedy twórca Francuz, ten Francuz Jean-Baptiste Houdel, twórca Criteo, przyjechał z rodziną do Stanów i wysłał swoje dzieci, swoje córki do amerykańskiej szkoły, to jakby to zderzenie z amerykańskim systemem nauczania. Tutaj zdał sobie sprawę, że amerykańska szkoła jest nastawiona przede wszystkim na to, żeby rozbudzić w dzieciach poczucie wiary w siebie, wiary w siebie. Bo tutaj pod każdą pracą, pod każdym zadaniem domowym nauczyciele szczodrze rozdają adnotację, że to jest great, wspaniała praca, że po prostu, żeby dziecko wierzyło w siebie. I ja jako osoba działająca w sieci po prostu z tej książki wyniosłabym wiele takich fajnych porad, które jakby pomagają zrozumieć, co działa, co mogłoby zadziałać, a czego należałoby unikać. Przede wszystkim otwartość umysłu, pewność siebie i nieustanny rozwój. Nieustannie trzeba po prostu szukać i swojej drogi, i szukać się, starać się udoskonalać się. I tak na przykład Criteo miało być wyjściowo algorytmem, który pomaga w doborze filmów. A dzisiaj jest algorytmem, który pozwala tak skonfigurować reklamę, żeby trafiała do odpowiednich ludzi w odpowiednim momencie, wtedy, kiedy są o krok od dokonania zakupu. Czyli szukanie swojej drogi, kiedy nieraz zdarza się kroczyć po błędnej drodze, aż do znalezienia kolejnego, może tylko pozornie dobrego pomysłu na nią. To błądzenie i angażowanie się w ślepe uliczki dotyczy każdego, także tych, którym się w końcu udaje i to nie ominęło twórcy Criteo, ale z tego też płynie pozytywne przesłanie.